10 skinów, które wyglądają na drogie, a są tanie. Zaznaczę jeszcze, że wszystkie skiny są w stanie field tested. Zacznijmy może od Emek. M41S Leaded Glass. Największym plusem tego skina jest fakt, iż szarzeje zamiast się niszczyć. Dorwiemy go już za 18 zł. Była MK to teraz AK-47 Point Disray. Bardzo ładny skinek łączący niebieski z czerwonym, dorwiemy go już za 43 zł. Przechodzimy na stronę CT i mamy P2000 Imperial Dragon. Mało osób gra P2000, a szkoda, bo ma naprawdę ładne skiny. Tego możemy dorwać już od 10 zł. Następny jest Shotgun Mach7 Justice. Zwariowany skinek, za którego musimy zapłacić 10 zł. No i kolejny pistolet, Tech-9 Pure Injector. Fajny, prosty, żółty skinek, za którego musimy zapłacić 11 zł. Dalej, najładniejszy skin do Glocka oprócz Fade'a, czyli Glock Moonrise. Fioletowe barwy, miasto z księżycem, bardzo ładnie wykonany skinek, do dostania za złoty 50 zł. Teraz trochę japońskiego stylu, czyli Mach10 Sak Aku. Nie wiedziałem wcześniej o istnieniu tego skina, ale po pierwszym spojrzeniu uznałem, że musi się tutaj znaleźć. Możemy go dorwać w cenie 9 zł. Kolejny to UMP Primal Saber. Taki drapieżny skinek, jakaś czaszka na głównym planie, no fajne, fajne, do dorwania za 9 zł. Żal by było nie umieścić jakiejś snajperki, więc AWP Ateris. Klimat wężowy, trochę taki Dragon Lore, do dorwania za dyszkę. No i na koniec MP9 Starlight Protector. Najbardziej kolorowy i mocno nietypowy, do dorwania za 20 zł.